Mam na imię Tomek. Chciałem się podzielić z Wami częścią swojego życia, które myślę, że jest dosyć ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach. I na początek może powiem, że jestem szczęśliwym mężem kochającej żony. Mam dwójkę dzieci. Jedna córeczka jest w niebie, ma na imię Tereska, a druga ma dopiero niecałe 8 miesięcy. I dziękuję Bogu za te skarby, ponieważ gdyby nie On, to by ich nie było po prostu. Może zacznę od okresu mojego dzieciństwa, które było i lekkie, i trudne. Lekkie może pod tym względem, że miałem tak naprawdę wszystko co materialne, to było zapewnione i jedzenie, i picie, i wyjazdy. O to wszystko tata zadbał. A trudne pod tym względem, że w pewnym momencie moi rodzice się rozwiedli. Stało się to dlatego, że tata znalazł inną dziewczynę po prostu. Stwierdził, że już mu się nie układa z mamą, a z tą drugą dziewczyną i ma wspólne zainteresowania i mają wspólne wyjazdy, wspólne tematy. Kiedyś była taka sytuacja, że pojechaliśmy z moją siostrą, z moim tatą i właśnie z tą dziewczyną, o której jeszcze nie wiedziałem, że to była dziewczyna taty, pojechaliśmy na narty. Ja zobaczyłem kłótnię mojej siostry z tatą i się zapytałem, o co chodzi. I tata powiedział takie krótkie zdanie, no może kilka zdań, że wiesz co, Tomek, kiedyś zdarza się tak w życiu, że osoba, którą wydawało ci się, że kochałeś, już nie jest dla ciebie tą jedyną osobą i że pojawia się czasami inna osoba, z którą masz mnóstwo tematów, stwierdzasz, że właśnie to jest ta osoba, na którą czekałeś całe życie i zakochujesz się w niej. Ja w tym momencie powiedziałem, okej, tato, rozumiem. I tak naprawdę kompletnie nie rozumiałem. Gdzieś strasznie mnie to kłuło w późniejszych latach, jak ja zrozumiałem, co powiedziałem, że jakby przyzwoliłem na to, żeby tata rozstał się z mamą. Jeszcze wtedy kompletnie nie mogłem sobie tego jakoś poukładać. No i rozstali się. Wydało się, że tata ma kochankę. Zamieszkali ze sobą razem. Mama zaczęła pić. A ja się oddalałem coraz bardziej od Pana Boga. W moim domu się nie rozmawiało o Panu Bogu. Może tam kilka zdań, jak szliśmy do pierwszej komunii, jak chodziliśmy do kościoła raz w niedzielę. Ale tak nie było takich czystych rozmów o relacji, nie było wspólnej modlitwy, nie było czytania Pisma Świętego. Wszystko było na poziomie takim czysto teoretycznym. Jeszcze jeden taki incydent, który dosyć dobrze pamiętam. Szedłem do pierwszej komunii i trafiłem na księdza proboszcza, który miał totalnie zły dzień. Zostałem skrzczany w konfesjonale, za co tego księdza w ogóle nie winię. W każdym bądź razie wyszedłem stamtąd z płaczem, powiedziałem mamie, że już tu nigdy więcej nie wrócę. No i zły duch wykorzystał tą sytuację i faktycznie w późniejszych latach najpierw przestał chodzić do kościoła tata, potem siostra i na końcu mama i ja. Rodzice, ponieważ chcieli nam zrekompensować ten brak, pozwalali nam na bardzo dużo. Mogliśmy wracać, kiedy chcieliśmy, mogliśmy wychodzić, gdzie chcieliśmy. Cały czas mieliśmy jakieś tam kieszonkowe, jak potrzebowaliśmy. I moje życie wyglądało jak taka sielanka. Przez okres mojego dzieciństwa i też lata nastoletnie,
czerpałem autorytet z najbliższego otoczenia, bo no, to było mi, to otoczenie zastępowało mi autorytet ojca. Ja nie miałem ojca w domu, nie miałem na kim czerpać w ogóle wizerunku taty czy mężczyzny, więc zacząłem patrzeć na to, co robią koledzy z klasy. W bardzo szybkim tempie zainteresowałem się tym, co oni, a głównym tematem ich rozmów to były erotyczne zdjęcia, jakaś tam pornografia. No więc zaczęło się przekazywanie zdjęć, przekazywanie obrazków i na początku to tak niewinnie wyglądało. Było nawet śmieszne i zabawne. Oczywiście we mnie budowało się napięcie, na początku nie rozumiałem za bardzo jakie. Potem do tego doszedł samogwałt i ja nie widziałem w tym nic złego. Nie miałem za bardzo z kim porozmawiać, bo no po pierwsze nie widziałem w tym nic złego, a po drugie jedyną chyba sensowną wypowiedzią, jaką wtedy mogłem usłyszeć od taty czy od najbliższych, to tylko pamiętaj, żeby się zabezpieczyć, nie? I właśnie w latach późniejszych no już te emocje bardziej były skierowane na dziewczyny. I te dziewczyny, znaczy każdy po prostu w klasie miał jakąś tam dziewczynę, z kimś tam chodził, to była nie wiem, pierwsza, druga czy trzecia. Ja też chciałem zbudować jakąś relację, jakiś związek i zacząłem tych dziewczyn szukać. Początkowo ta relacja nie miała jakby stosunków seksualnych, ale kompletnie nic mi nie wychodziło. To były takie relacje, które bardzo krótko trwały. I w klasie technikum w końcu pojawił się taki temat sypiania z dziewczynami. I chłopacy się dzielili, kto z kim, kto ile razy, kto jak. I ja w pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, mówię, kurczę, ja jestem jakiś dziwny, bo ja jeszcze tego nie robię i mówię, no to żeby jakby przystać do tej grupy najfajniejszych chłopaków w klasie, no to też można tak zacząć. I nadarzyła się wtedy taka okazja, że miałem taką bliską przyjaciółkę, z którą mnie w ogóle nie łączyła taka relacja jakby chłopak-dziewczyna, tylko czysto przyjacielska. Ale wykorzystałem to, że ona kiedyś chciała ze mną chodzić. No jakby robiłem wszystko, żeby w końcu wylądować z nią w łóżku. Przy czym nie chciałem się kompletnie nikomu przyznać, że ze sobą chodzimy. I no niestety, ale mi się udało. I później jakby całą tą naszą relację opierałem tylko na tym, żeby się skończyło w łóżku, żeby nie chodziło mi o to, żeby z tą osobą założyć stały związek, żeby no być mężem, żoną, żeby mieć dzieci. Kompletnie o tym nie myślałem. To była taka potrzeba po prostu zaspokojenia takiej totalnej fizycznego odczucia. No w pewnym momencie ta relacja się popsuła, a ja trafiłem na pewną osobę, na pewną dziewczynę, w której się zakochałem. I przyjeżdżałem do tej dziewczyny no z nadzieją, że kiedyś, że tak powiem, będziemy ze sobą chodzić. I cały czas jej zadawałem pytania odnośnie kościoła, bo od kogoś usłyszałem, że właśnie ta osoba jest bardzo wierząca. I zasypywałem ją pytaniami, dlaczego kościół to, dlaczego tamto, a księża są tacy, tacy i tacy. I często mi ta osoba odpowiadała bardzo sensownie, a często mówiła, słuchaj Tomek, ja nie wiem, ale dowiem się i jutro ci odpowiem. W pewnym momencie odwiedziłem tą dziewczynę w mieszkaniu i zobaczyłem, że na półce ma zdjęcie. No i na zdjęciu
był jakiś facet. Ja stwierdziłem, no to konkurenta trzeba będzie wykosić. Potem się okazało, że to jest jej narzeczony, więc ja dostałem takie światło, to musiało być od Ducha Świętego, że albo wybieram platoniczną miłość do tej osoby, albo zobaczę, co to jest ta wiara. No i nie wiem dlaczego, ale wybrałem, że właśnie to drugie. Ta dziewczyna zapraszała mnie często do duszpasterstwa, ja jej odmawiałem, więc teraz stwierdziłem, że pójdę na mszę. I krótko potem pojechałem z duszpasterstwem na rekolekcję, tam przeżyłem pierwszą spowiedź generalną. To było jakieś, nie wiem, może 8 lat od pierwszej Komunii Świętej, jakoś tak. I w piątej klasie technikum też spotkałem takiego księdza, którego sobie bardzo cenię, który przygotował mnie do bierzmowania. To też był dla mnie szczególny moment. I krótko potem, po moim bierzmowaniu, po tej całej sytuacji właśnie, kiedy ja zacząłem chodzić w ogóle do duszpasterstwa, moja mama wstąpiła do neokatechumenatu i jakby na powrót zaczęła też chodzić do kościoła. To też było dla mnie takie budujące. I chciałem jej też podziękować za to, że mimo, że nie chodziła do kościoła, to się za mnie modliła. I myślę, że to miało bardzo duży wpływ na to, co się działo potem. I przyszedł moment właśnie takiego natchnienia duchowego, że chcę zbudować relacje, chcę naprawić to, czego nie dali mi moi rodzice, nie? Czyli tego, czego nie widziałem w domu. Nie widziałem, jak się rodzice przytulali, nie widziałem, jak sobie mówili czułe słowa, nie widziałem, jak mówili do siebie kocham cię. Tylko widziałem, jak tata wracał do domu zmęczony i czekał na obiad, którego nie było. Mama się denerwowała zawsze, bo to było też dla niej trudne doświadczenie, kiedy tata na przykład milczał, bo był obrażony. I takim przykrym zdaniem jakby psychologicznej manipulacji, kiedyś mi mama opowiadała, że się zapytała taty, czy jest na nią obrażony. A tata zamiast odpowiedzi, że nie, że dlaczego tak myśli albo coś, no to się pytał, a poczuwasz się? Więc to była strasznie trudna relacja. I ja właśnie chciałem z tym skończyć. Chciałem zbudować coś prawdziwego, coś czystego. Właśnie ta czystość, czystość serca, czystość myśli i to było to, czego brakowało. Spotkałem następną dziewczynę i to też dziewczynę z duszpasterstwa, która była naprawdę bardzo miła i kochana. I strasznie żałuję, że mój grzech jakby trochę ją, trochę też na nią wpłynął, bo ja chciałem zbudować czystą relację, ale nie wiedziałem kompletnie, co to znaczy. I te wszystkie grzechy z przeszłości, pornografia i samogwałt, miały w tym bardzo duży udział, bo ja powiedziałem sobie, że nie będę współżył do ślubu, ale mimo wszystko inne rzeczy dopuszczałem. To znaczy oczywiście wiedziałem, że to jest grzech i z tego się spowiadałem, ale w naszej relacji pojawiło się właśnie coś takiego. Nieczyste spojrzenie, nieczysty dotyk. O tym nie trzeba opowiadać, po prostu to ta relacja też dążyła do takiego zaspokajania fizycznych potrzeb. No i znowu ten związek się rozpadł. Stwierdziliśmy, że do siebie nie pasujemy, ale też to był taki akt poddania, który został właśnie z poprzednich lat. Jak coś nie wychodzi, palę most i do widzenia. To jest bardzo raniące i teraz już wiem, że
w momencie, kiedy ja grzeszę, to w 95% przypadkach to ma związek z drugą osobą, to ma wpływ na drugą osobę. I ostatnim związkiem to był związek właśnie z moją żoną, obecną żoną, z którą się pobrałem po półtorej roku około znajomości. I wszystko by było pięknie, bo chcieliśmy budować właśnie z Panem Jezusem. Wiedzieliśmy, że chcemy być ze sobą do końca. Chcieliśmy mieć ze sobą dzieci, ale kompletnie nie wiedzieliśmy, że to, co wnosimy do naszego małżeństwa, jest też nafaszerowane tym bagażem, który wynieśliśmy z naszych rodzin. I w pierwszym roku naszego małżeństwa było i pięknie, ale też bardzo trudno. Ja wszystkie grzechy właśnie i te związane z nieczystością i te związane z taką, z takim brakiem relacji z ukochaną osobą, no, przenosiłem na moją żonę. A moja żona też, te relacje, które miała w domu i tam kłótnie i wytykanie palcem, co jest nieposprzątane, albo no, nie wiem, jakieś takie różne dziwne sytuacje, z kolei też przerzuciła na mnie. I też jeszcze wracając do tej sfery nieczystości, kiedyś usłyszałem takie zdanie, które mi się wydaje, że jest kompletnie fałszywe, że w momencie, kiedy osoba ma problem z samogwałtem czy z oglądaniem pornografii przed ślubem, to już po ślubie tego nie będzie, ponieważ no, będzie współżycie i jakby to się naturalnie, że tam wyciszy, a to jest totalna bzdura. W momencie, kiedy się nie poukłada pewne rzeczy przed ślubem, to potem to będzie dążyło do zniszczenia związku. I tak było w naszej relacji małżeńskiej, że ja sobie wyobrażałem nasze współżycie na taki sposób, jak to widziałem na filmach, jak to widziałem na zdjęciach, nie wiedząc, że bardzo niszczyłem tą naszą relację, tą naszą intymną relację, w której no, uczestniczymy nie tylko my dwoje, ale też Pan Bóg. I w pewnym momencie, jak już dotarło do mnie, co ja robię, że traktuję moją kochaną żonę przedmiotowo, jak komórkę, którą można zostawić albo wziąć i kiedy się chce, to wtedy starałem się z tym walczyć. I ta walka trwała bardzo długo i przynosiła bardzo marne owoce. Ja potrafiłem chodzić do spowiedzi co dwa tygodnie, co tydzień, co nawet na drugi dzień czasami. I w pewnym momencie na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc w Trzęsaczu upadłem po prostu na kolana przed Najświętszym Sakramentem i powiedziałem Panu Jezusowi, że ja tak dalej już nie mogę, że On musi coś zrobić, musi mnie uzdrowić, bo to niszczy nasze małżeństwo, to niszczy naszą relację i ja już nie mam siły z tym walczyć. I to był niesamowity moment, w którym poczułem po prostu uwolnienie. No to nie było tak, że poczułem jakieś ciepło, czy poczułem jakieś dreszcze, czy objawił mi się Pan Jezus, ale po tych rekolekcjach wróciłem do domu i przez 3 miesiące nie miałem w ogóle takiego jakby głodu związanego z nałogiem samogwałtu. I ja stwierdziłem, no to super, zostałem uzdrowiony, wszystko teraz jest fajnie i tak dalej. Ale po 3 miesiącach jakby takiego niepilnowania się i błahego traktowania sprawy, ten grzech powrócił. Ja wtedy zrozumiałem, że to nie jest tak, że Pan Jezus cię uzdrowi i ty teraz będziesz sobie
hulał i już nie będzie ciebie to dotyczyło, że trzeba o tą relację zadbać. I zapragnąłem i więcej się modlić, i więcej korzystać z sakramentu Eucharystii. I dzięki temu nasza relacja i fizyczna, i ta seksualna, i też takie pojęcie takiej relacji, takiej bliskości tego, co się mówi małżonkowi, zostało i nadal jest całkowicie przemieniane. Zacząłem zauważać moją kochaną żonę, że żona jest piękna, że jest osobą po prostu. To jest bardzo takie wspaniałe doświadczenie, kiedy człowiek może odkryć ten grzech, tą dziurę, która go wyniszcza, bo wystarczy w tym momencie oddać to Panu Jezusowi. On to całkowicie przemienia i dalej się idzie lżejszym po prostu. Każdy problem, który mam w życiu, czy to od takich błahych spraw jak kupno samochodu, czy zdrowie naszych dzieci, czy jakieś ważniejsze sytuacje w naszym życiu, zawierzam Panu Jezusowi i On naprawdę czyni z tym cuda. Przemienia nasze życie i właśnie dlatego warto trwać w czystości. I nie tylko w czystości takiej fizycznej, ale czystości myśli, czystości serca. Po prostu skupiać się na takiej miłości, o jakiej nam mówił Pan Jezus. Teraz w naszym małżeństwie nie mogę powiedzieć, że nie ma kłótni, czy nie ma jakichś niejasności, ale dzięki temu, że my możemy razem uklęknąć, pomodlić się do Pana Jezusa, przeprosić siebie nawzajem, On nam daje niesamowitą łaskę takiego zrozumienia i siebie, i otoczenia, i walki z grzechem. I za to wszystko chciałbym podziękować Bogu, bo to jest niesamowity skarb, który nam daje. To chwała Panu.